Witam Cię w serii filmów poświęconych tematyce szycia chirurgicznego. Ponieważ umiejętność zakładania szwów jest niezbędna dla wszystkich studentów medycyny i stomatologii, to pokażę Ci krok po kroku, jak robić to poprawnie. W tym odcinku pokażę Ci zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych, których będziemy potrzebowali do zakładania szwów. Zapraszam! Imadło to narzędzie, które pozwoli Ci trzymać igłę z nitką. Ma specjalne zapadki, dzięki którym zablokujesz jej ramiona, tak aby solidnie trzymać zapiętą w nich igłę. Aby prawidłowo trzymać imadło, do jego uszek włóż kciuk oraz palec serdeczny, natomiast palec wskazujący połóż na grzbiecie imadła w celu jego stabilizacji. Otwieranie i zamykanie imadła musisz opanować jedną ręką, bez używania drugiej. Penseta będzie służyła Ci głównie do trzymania tkanek. Ćwicz sobie jednak również nawyk używania pensety do manipulowania igłą w celu zminimalizowania ryzyka zakłucia. Aby prawidłowo chwycić pensetę, użyj chwytu pisarskiego, czyli umieść ją między kciukiem, palcem wskazującym i palcem środkowym. Nożyczki będą Ci służyły do preparowania tkanek i przycinania nici. Aby prawidłowo trzymać nożyczki, włóż w jedno oczko kciuk, a w drugie palec serdeczny. Palec wskazujący, tak samo jak w imadle, możesz położyć na grzbiecie nożyczek. Skalpel z kolei będzie służył Ci do preparowania i przycinania tkanek. Składa się z dwóch części, z trzonu oraz z wymiennego ostrza. Skalpel możesz trzymać na dwa sposoby. Albo chwytem pisarskim, dokładnie tak jak pensetę, albo tak zwanym nachwytem, kładąc palec wskazujący na grzbiecie skalpela, a dłonią obejmując jego trzon. W ten sposób możesz przyłożyć znacznie większą siłę do przycinanej tkanki. Igła z nicią stanowi najważniejszy element zestawu szycia chirurgicznego. Półokrągła igła jest fabrycznie zespolona z nicią. Materiał, z którego wykonana jest nić, może być wchłanialny lub niewchłanialny. Przy ciu skóry będziemy zazwyczaj używali tego drugiego, co będzie skutkowało koniecznością usunięcia szwów po określonym czasie. Nici produkowane są w wielu rozmiarach. Zazwyczaj do szycia skóry będziemy używali tych pomiędzy 2.0 a 6.0, w zależności od okolicy, którą będziemy zszywali. Pamiętaj, że im delikatniejsza struktura, którą zszywasz, tym cieńszej nici powinno się użyć. Bardzo ważne jest, aby umieć prawidłowo zapiąć igłę w imadle. W tym celu umieść igłę w imadle w końcu jego powierzchni chwytnej, w odległości mniej więcej 1/3 długości igły od jej końca zespolonego z nicią. Ostrze igły powinno celować ku górze. Tak właśnie prezentuje się zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych, a w następnym odcinku pokażę Ci, jak przebrnąć przez procedurę zakładania sterylnych rękawiczek. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco!